Dzień dobry. Tradycja, niedziela. Uniwersum wyraziło zgodę na kolejne nasze spotkanie. Serdecznie witam sympatyków astrologii i Feng Shui na kolejnym naszym spotkaniu, podczas którego omówię i przekażę Państwu informacje o cechach energii planet, jak i klimatów opisywanych przez Feng Shui na kolejne 7 dni. Zaczynamy od środy, 8 dnia września, skończymy 14 września na wtorku. Drodzy Państwo, jedna konieczna tutaj korekta, jeśli chodzi o poprzedni tydzień. Mianowicie, powiedziałem, że od 7 września rozpoczyna się miesiąc koguta i to jest prawda. Natomiast bazując li tylko na sobie, przepraszam, ponieważ jestem zającem i strzelcem, pomyliłem i powiedziałem, że kogut jest kardynalnym opozycjonistą do strzelca, a nie zająca. W związku z tym takie faux pas słowne, mając siebie na myśli, prawda? Czyli ustalmy, miesiąc koguta, super dla kogucików, natomiast może nie być wspaniałym miesiącem dla tych, którzy urodzili się w rocznikach zająca, a nie strzelca. Od teraz już mam spokojne sumienie, bo korektę przekazałem. Szanowni Państwo, nie zabieram więcej czasu. Tydzień przed nami raczej spokojny, za wyjątkiem ostatniego dnia, o którym Państwu opowiem, o wtorku 14 dnia września, ponieważ tam niestety dojdzie do opozycji między Słoneczkiem a Neptunem. Czyli ogólnie rzecz ujmując i bardzo krótko, pandemia może nabrać na sile i rozpędu. Ale o tym dokładnie, jak będę omawiał wtorek. Raz jeszcze serdecznie witam. Tradycja, trzymam kciuki za jedynie cudowne dni, dużo kapitalnego zdrowia i wiele spokoju. Zaczynamy. Ósmy dzień września. Pusty bieg księżyca zakończy się o 5.20, a rozpocznie się 7 we wtorek o 21.23. 5.20 koniec pustego biegu księżyca i o tej porze księżyc wejdzie do znaku wagi. Jeden tylko aspekt księżyca. Od godziny 17.30 do 19.30 księżyc utworzy trygon z Saturnem. Dzień w zasadzie spokojny. Będziemy czuć się bezpiecznie. Nie będziemy utyskiwać ani narzekać na to, co nas otacza. Te wszystkie konieczności, obowiązki będziemy traktować poważnie, wykonywać solidnie i nie będzie nam tutaj nic sprawiać wiele kłopotu, ale nade wszystko zadbamy o swoje bezpieczeństwo i zaakceptujemy struktury, w których funkcjonujemy. Szanowni Państwo, dzionek korzystny dla roczników kozy, zająca i dzika, bawoły no, w tym dniu z większą ostrożnością, bardzo proszę. Panowanie 11 urzędnika otwierającego i tym samym wielce korzystny dzień, by rozpocząć pracę, przyjąć gości, również doskonały czas, wszelkie otwarcia, podpisać umowę, zatrudnić pracownika, czyli można inaugurować te tematy i obszary życia, które według naszego rozpoznania będą trwać długo. Feng Shui odradza, by w tym dniu no, nie wybierać się na działki, ogródki, nie tam kopać, usuwać chwasty, bo nie będzie to takiego skutku, jaki oczekujemy. I tak krótko, zwięźle o środzie 8 dnia września.
9 dzień września. Księżyc przebywać będzie w znaku wagi i tym samym cechą wagi jest dbanie o siebie, swoją skórę, wygląd, ciało, prezentację światu. W związku z tym prawdopodobnie poczujemy taką w cudzysłowie konieczność, by pokazać się światu jako postać piękna, atrakcyjna, elokwentna, z wielką dyplomacją podchodząca do świata i ludzi. Rzeczą oczywistą jest, że opiekunką i władczynią znaku wagi jest Wenus. Dlatego kieruję szczególnie te informacje dla kobiet. Jeżeli któraś z pań zauważy i już jej przeszkadzać będzie jakiś mankament, w cudzysłowie ułomność na skórze własnego ciała, dobrze będzie zakończyć ten temat i pozbyć się tego, co zdefiniowały panie jako coś niekorzystnego i brzydkiego. Tak szczególnie do pań to kieruję. Trzecia w nocy. Księżyc w koniunkcji z Merkurem. Szczególnie ci z państwa, którzy będą aktywni w nocy, doskonale się porozumiecie nawet z adwersarzami. Znajdziecie konsensus, pogodzicie się, świetne relacje, zrozumienie, wybaczenie, przebaczenie, ułomności innych ludzi. Pogodzimy się z nimi to około 3 w nocy, dokładnie między pierwszą, wróć między drugą a czwartą. Dzień pusty, jeśli chodzi o energię Księżyca, natomiast 22:47 dokładnie kwadratura Księżyca z Plutonem. No, ci z państwa, którzy w czasie całego dnia doznali jakiejś w cudzysłowie rany psychiki, ktoś was skaleczył, oczernił, puścił w eter jakąś fałszywą opinię, by wam zaszkodzić, to, drodzy Państwo, nie położymy się spokojnie spać. Będziemy szukać sposobu, żeby się odwzajemnić, odpłacić pięknym za nadobne. Może być, oczywiście ci z Państwa, którzy doznali takich ran w czasie dnia, może być to okres czasu, by zaplanować sobie, jak tu się odgryźć, odwzajemnić temu, który nas no, źle potraktował. Natomiast, drodzy Państwo, już po godzinie, bo około 23, księżyc w trygonie z Jowiszem i albo znajdziemy doskonały patent na to, żeby się odwzajemnić, albo zlekceważymy. Co polecam? Zlekceważymy. Bo najczęściej opinię negatywną o nas wydają ci, którzy sami te negatywne cechy posiadają. Zawsze patrzy się na świat według siebie. Jeżeli widzę, że tamten to złodziej, krętacz, pijak, no to prawdopodobnie coś mam w sobie z tych właśnie cech. Uśmiechnięcie będzie konieczne na buzi zlekceważenie, patrzenie w przyszłość z optymizmem i spokojne dobranoc i położymy się spać i spokojnie uśniemy. 12 urzędnik, jak powiada Feng Shui, zamykający. Kończymy wszystkie ważne sprawy, łącznie z tymi naprawami swojego ciała, jeśli takowe znajdziemy, natomiast nie rozpoczynamy w tym dniu żadnych ważnych spraw i tematów. Dzionek korzystny dla małpek, szczurków i smoków, tygrysy w czwartek trochę ostrożniej i
Jeśli mogę podpowiedzieć, nie planujcie zadośćuczynienia. Nie ma to sensu. Tyle o czwartku. Dziesiąty dzień września. Pusty bieg księżyca. Od 6:47 zakończy się 8:04. O tej właśnie porze księżyc będzie mieć ingres do znaku Skorpiona. Poranek znakomity. Między 5, 6 a 8, tak dokładniej rzecz ujmując, księżyc połączy się z Wenus, czyli koniunkcja. No, tak jak wspomniałem przed chwilą, poranek znakomity. Będziemy szukać coś pięknego, ubrać się również w coś pięknego, pokazać się światu, zainteresować się sztuką, komfortem, dobrobytem, finansami, czyli tymi obszarami życia i tymi tematami, które od zawsze sprawiają nam wiele radości. Czyli poranek znakomity i krańcowa odwrotność do wieczora. Niestety równowaga w przyrodzie musi być. Około godziny, między godziną 20 a 22 księżyc w kwadraturze z Saturnem. Jeżeli przegięliście, mówiąc językiem prostym, przekroczyliście Państwo granice rozsądku, robiliście jakieś prace fizyczne, podczas których doznaliście urazu, na przykład kręgosłupa, zwichnięcie kolana, kostki, czegoś, to wieczorem wyraźnie to odczujecie, ponieważ Saturn jest sygnifikatorem naszego układu kostnego, jak i całego kręgosłupa. Przepraszam za te dźwięki za oknem, ale no nie mam na nie wpływu, a nie będę przerywać całego filmu, żeby ten ktoś pojechał, prawda? Proszę wybaczyć. Samo życie. I drodzy Państwo, co będzie bardzo ważne w piątek? Otóż dokładnie 22:38 Wenus żegna się ze swoim znakiem, czyli z wagą, i przejdzie do Skorpiona. Ja już się boję, ale powoli, spokojnie. Omawiając sobotę. Chociaż nie. Drodzy Państwo, Wenus przebywająca w znaku Skorpiona to jest wszystko albo nic. Tutaj nie ma półśrodków. Albo kogoś kocham, albo po prostu go nie kocham. A nie tak trochę, trochę może go lubię, albo trochę go nie lubię, nie. Wszystko albo nic. Skorpion jest wielce wymagający i zrobi wszystko dla własnego bezpieczeństwa, dla własnych korzyści. I teraz Wenus, która wejdzie do znaku Skorpiona, nasiąknie takimi właśnie cechami. Kontrola. Również swoich partnerów dla własnego bezpieczeństwa. Nie dlatego, żeby szukać dziury w całym, ale żeby poczuć się bezpiecznie, to ja muszę być pewnym, że moja małżonka, mój mąż, wspólnik nie robi czegoś, żeby mi zaszkodzić, albo żeby mnie oszukać, żeby mnie wykorzystać. Dlatego uspokoję się dopiero wtedy, kiedy sytuacja będzie tak dalece czytelną i jasną, i będę spokojny. Wtedy, nie wcześniej. Nie wcześniej. Czyli podczas pobytu Wenus w znaku Skorpiona takie energie będą nas otaczać. Dzień pod panowaniem pierwszego urzędnika ustanawiającego. Dobry czas, by rozpocząć coś nowego. Na przykład budowę domu, leczenia, dalekiej podróży, jak i zmienić miejsce
zamieszkania, zaistnieć w nowym miejscu. W dniu pod panowaniem pierwszego urzędnika będzie korzystne. Odradza się po raz drugi wszelkie prace ziemne, burzenie, niszczenie, jak i no, niekorzystne energie, by uczestniczyć w pochówku, w ceremonii pożegnania kogoś bliskiego. Niekorzystne energie. Dziadek korzystny dla roczników kogutów, węży i bawołów. Koguty, miesiąc wasz. I kardynalnym przeciwnikiem zając. Dla zajączków niekorzystny dzionek. W piątek 10 dnia września. Jedenasty dzień września. Księżyc w Skorpionie. No, drodzy Państwo, Księżyc również przeszedł do Skorpiona. Tam dzień wcześniej Wenus przeszła do Skorpiona, w związku z tym to, o czym powiedziałem, bezpieczeństwo własne, kontrola ponad wszelką wątpliwość osób, które są blisko nas, z którymi mamy więzi, są powiązane, małżonek, małżonka. Będziemy autentycznie, poza wątpieniem i dyskusją, chcieli udowodnić sobie, że żyjemy razem z nimi w wielkiej komitywie przyjaźni i oddani sobie. My im, oni nam. Innej opcji nie ma. Natomiast wtrącając tu na chwilę astromedycynę, Skorpion, rzecz oczywista, uwrażliwia wszystkie narządy naszego ciała, które mieszczą się w miednicy. Panowie, prostata, proszę uważać. Panie, na jajniki, cysty. To może być objaw tych niedomagań i chorób naszego ciała. 8:36 dokładnie, Księżyc w opozycji z Uranem. Możemy liczyć na to od samego rana, że przeciwstawimy się i będzie bunt nasz wobec nowych sytuacji, wydarzeń, ludzi ekscentrycznych, starających się wmówić nam coś, co jest prawdą. Nie będzie nas interesować tego typu sytuacja. Godzina dokładnie 16:07. Księżyc w sekstylu ze słoneczkiem. Uspokoimy się, relaks. Dobre komunikacje, dobry stan zdrowia. Wszystko ulegnie poprawie. I będziemy czuć się również uspokojeni. 20:50 dokładnie, Księżyc w trygonie z Neptunem. Ja już po raz któryś Państwu sugerowałem, by podczas snu zapisać to, co nam się przyśni, ponieważ trygon jest piękną energią, a Neptun zsyła, w cudzysłowie, zsyła nam informacje z góry, od naszych opiekunów, którzy nas wspierają, pomagają, proponują i chcą nas prowadzić drogą, którą nasza dusza sobie wybrała podczas momentu urodzenia, co chcemy zrealizować w tym wcieleniu. W związku z tym, jeżeli ktoś z Państwa będzie doświadczać takich przekazów, to proszę ich nie bagatelizować, bo to może być wielce korzystne dla nas, co wybrać, jak postąpić, jeśli mamy jakiś dylemat, prawda? Polecam. Drugi urzędnik, uprzątający i również Feng Shui, tak jakby podłączy się do relacji i więzi z osobami, które są nam bardzo bliskie.
I to będzie dobry dzień, żeby zakończyć niechcianą relację. Znakomity czas. Jeżeli udowodnimy sobie i komuś, że działa niezgodnie z umowami, niezgodnie z poziomem naszego porozumienia, kontaktami, więzią, robi jakieś fałszywe ruchy, to w tym dniu będzie wielce korzystnie zakończyć tę właśnie relację. Rozpocząć można będzie dietę korzystnie w tym dniu. Koniec nałogu. Można będzie spróbować po raz enty. Znam to z autopsji. Wszelkie zabiegi, operacje, usunięcia. Wielce korzystne w tym dniu. Generalnie wszystkiego, czego nie chcemy, to zróbmy sobie w tym dniu spis i zakończmy z tymi obszarami i tematami życia. Feng Shui nie poleca oficjalnych otwarć, przeprowadzek już nie. Rozpocząć pracę też nie będzie korzystnie, jak i wyruszyć w długą podróż. Dzionek korzystny dla roczników piesków, tygrysów i koni. Smoki z większą ostrożnością w tym dniu, bardzo proszę. Dwunasty dzień września, w niedzielę. No to jak niedzielę, no to z tygodniowym wyprzedzeniem, prawda? Trzeba wrócić do nałogu, o którym dzień wcześniej powiadało Feng Shui. Ale to jest miły. Tak jak i polecam twardą czekoladę. Powyżej 80% najbardziej korzystna. Działa znakomicie na nasz mózg. Ale to taka ciekawostka. Drodzy Państwo, pusty bieg księżyca w niedzielę od 7:32 do 10:34. O 10:34 dokładnie księżyc wejdzie do strzelca. Ci z Państwa, którzy będą aktywni w niedzielę, w nocy, księżyc utworzy około 1:00 w nocy kwadraturę z Jowiszem. No, drodzy Państwo, proszę nie przesadzać. Nie przekraczać granic rozsądku, bo to jest energia, która prowokuje nas do tego, żebyśmy szaleli, bawili się, robili wszystko, na co tylko mamy ochotę i co nam przyjdzie do głowy, bez względu na konsekwencje. Również około 1:00 w nocy równolegle księżyc w sekstylu z Plutonem. Te szaleństwa, jeśli oczywiście będziemy w nich uczestniczyć, będą nam sprawiać radość, zadowolenie. Nie będzie żadnych tutaj hamulcy, żebyśmy powiedzieli, a co mi to, kto mi to nie da, czy coś mi ma zaszkodzić? Nic mi nie zaszkodzi. Szaleję, bawię się, tańczę, hulam. Kieliszeczek wódeczki mogę sobie wypić dla poprawy nastroju i humoru. Taka będzie noc. W niedzielę. 7:30 rano. Nie stracimy wcale wigoru. Nie stracimy energii. Księżyc w sekstylu z Marsem. A tak naprawdę to może ogarnąć nas energia krańcowej odwrotności. Nie tyle, że stracimy wigor, to jeszcze go dostaniemy. Po to, żeby kontynuować radosne chwile, zabawy. No ciekawa noc może być w niedzielę. I drodzy Państwo, obudzimy się w cudzysłowie już rozsądnie około godziny 23. Energie, które nas będą otaczać, mówię tutaj o sekstylu między Księżycem a Saturnem, sprowadzą nas na Ziemię, ale nie będzie to przykre. Po prostu zaakceptujemy to, co się działo w czasie nocy, w czasie dnia, a wieczorem już koniec. Myśl o kolejnych dniach, twardym stąpaniu po ziemi,
nie będzie nam przeszkadzać, tylko że będzie taka świadomość, że to już koniec szaleństw, wracamy do rzeczywistości. Takie będą nas otaczać energie planet. Natomiast Feng Shui powiada, że będzie to dzień pod panowaniem trzeciego urzędnika wypełniającego. Domowe przyjęcia, no proszę. Jakby ktoś na zamówienie życzył sobie, to masz. Odzyskanie długu. Również korzystny dzień, żeby przypomnieć się dłużnikowi, ponieważ w czasie nocy i dnia mogliśmy stracić trochę pieniędzy. W związku z tym trzeba zadzwonić do dłużnika i przypomnieć mi się, oddaj, oddaj kochany. Jak również wielce korzystne będą wszelkie działania dla obfitości. To, co straciliśmy, będziemy chcieli odzyskać lub w inny sposób gdzieś odnaleźć i przytulić dla siebie. Feng Shui odradza w niedzielę ceremonie pod tytułem ślub, wszelkie operacje, zabiegi, jak i rozpoczęcie diety. No nie wyobrażam sobie, żeby w niedzielę ktoś chciał rozpocząć dietę. To nie ten dzień, drodzy Państwo. W każdym bądź razie, tak czy inaczej, miła niedziela nas czeka. Wrzesień, w poniedziałek. Księżyc w Strzelcu. Między 15.30 a 17.30. Znakomity czas, by wrócić do nieporozumień z naszymi najbliższymi. Będzie to okres, w którym możemy wyjaśnić wszelkie dylematy, nieporozumienia. Ustąpimy i inni również na poważnie potraktują naszą opinię i będziemy mieć sposobność, by ich przekonać, że to, co mówimy, jest prawdą. Jak również vice versa. Ktoś nas może przekonać, że to, co mówił, jest zasadne. Świetne porozumienia o tej porze dnia. Natomiast wieczorem, konkretnie od godziny 23, nie należy spodziewać się niczego dobrego, a to za sprawą kwadratury Księżyca ze Słońcem. Trudno będzie odnaleźć siebie, coś nam będzie przeszkadzać, drażnić. I drugi aspekt, godzinę później, Księżyc w kwadraturze z Neptunem. Dużo iluzji. Dużo nieprawdy. Będzie mogło plątać nam się po głowie. A może tak, a może nie, a może, no zróbmy to, zróbmy tamto, a może zaplanuję sobie coś. Dajmy sobie spokój w poniedziałek od godziny 21. Dajmy sobie spokój. Włączmy coś atrakcyjnego, może siatkówkę mężczyźni grają, Mistrzostwa Europy. Coś, co nas oderwie od myślenia i tego chaosu w głowie. Broń Panie Boże, żeby o tej porze jeszcze komuś coś obiecać, zadeklarować, nie spełnimy swoich obietnic. I to jest poza wszelką dyskusją. Odejdźmy od struktur życia w poniedziałek od godziny 21. Czwarty urzędnik będzie panować równoważący. Pertraktacje w biznesie, szczególnie kiedy jesteśmy i czujemy, że jesteśmy na niższej pozycji, możemy podejść do takowych pertraktacji i przekonać decydentów, że ja również jestem zainteresowany taką propozycję i chcę być uczestnikiem, wejść w nią na stałe. Ponadto wszelkie rozmowy z przełożonymi, którzy mają wpływ na jakość naszego życia, pracy, będą korzystne.
żeby poprawić jakość tego właśnie naszego życia. Odradza się w tym dniu, a jeszcze w daleką podróż korzystnie będzie można wyjechać. Odradza się w tym dniu uczestniczyć we wszelkich sprawach prawniczych. Oczywiście niekorzystne będzie burzenie, niszczenie, uczestniczenie w pogrzebie również niekorzystne. I kiedy mamy przewagę, nie wykorzystujmy swojej pozycji, żeby jeszcze coś tam wymusić na podwładnych. Pokazać, że ja jestem tutaj decydentem, a ty jesteś od roboty. Drodzy Państwo, unikajmy w ogóle, a szczególnie w tym dniu, takiej postawy wobec świata. Każdy jest człowiekiem, każdy chce, by okazać mu szacunek, zrozumienie. Wtedy będziemy żyć spokojniej. Czternasty dzień września, we wtorek. Tradycyjnie na wtorku zakończymy dzisiejsze spotkanie. Pusty bieg księżyca od 12.57 do 13.33. O 13.33 księżyc przejdzie do koziorożca. 3.37 dla tych z Państwa, którzy będą aktywni. Przesyłam informacje o korzystnych energiach. Pomiędzy księżycem a Jowiszem będzie sekstyl. Drodzy Państwo, możecie być zadowoleni, szczęśliwi z tego, co robicie, z tego, z kim jesteście, jakie ewentualnie porozumienia tam między Wami zaistnieją, będą korzystne, nie będzie tutaj możliwości chybienia, pomyłek i przeciwstawienia się czemuś, z czym się zderzymy. Natomiast przez cały dzień będzie trwać i to mówię bez przyjemności. Opozycja między Słońcem a Neptunem. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałem na początku, witając się z Wami, że prawdopodobnie pandemia przybierze na rozpędzie, będzie mocniejsza. Przynajmniej przez decydentów. Takie informacje będą do nas trafiać. Natomiast czy one będą w zgodzie z prawdą? Jest to opozycja między Słońcem a Neptunem. Nie potrafię powiedzieć, niech każdy rozsądzi według własnego odczucia, rozumienia sytuacji, czy jest to tylko kolejna próba manipulacji społeczeństwem, czy faktycznie dzieje się coś złego i należy zachować szczególną ostrożność. Kolejne restrykcje są wielce możliwe. Natomiast jako ciekawostka, nie wiem, ale z różnych źródeł docierają do mnie informacje, że na przykład producent jednej ze szczepionek od początku nie dawał gwarancji na tę szczepionkę. Poza tym ludzie, którzy zostali zaszczepieni, wcześniej nie mieli objawów ani komórek w sobie koronawirusa. Teraz już mają. No ja jestem zaszczepiony i dlatego, że no mój gabinet wymaga tego, że ja przyjmuję ludzi, chcę być bezpiecznym. Natomiast we wtorek mogą pojawiać się różne opinie dotyczące pandemii, obostrzeń. Zobaczymy, jaka będzie w cudzysłowie prawda, bo prawda leży w nas i każdy na swój sposób potrafi ją zinterpretować, zrozumieć i zaakceptować. Pierwsza, 13. Księżyc w kwadraturze z Saturnem. Brak energii. Brak witalności.
O 21:00 sytuacja się trochę zmieni, ponieważ księżyc w sekstylu będzie z Wenus. No możemy uśmiechnąć się wieczorem i nie mówię, że zbagatelizować, informacje, które do nas docierać będą, natomiast nie będą one tak może dalece paskudne, żebyśmy nie mogli ich zaakceptować. Wtorek, dziwny dzień przed nami. Ponadto, drodzy Państwo, Feng Shui, nazywa się to Tai Sui, określa ten dzień jako znaczne obniżenie energii dnia. No przy tej kwadraturze Księżyca z Marsem to będzie potwierdzone i przez astrologię, i przez Feng Shui. Asertywność, intensywność działań może szybko doprowadzić nas do wielkiego zmęczenia. Poczujemy się zmęczeni i psychicznie, i fizycznie. Panowanie piątego urzędnika stabilizującego. A, jeszcze nie wiem, czy prawdopodobnie zapomniałem powiedzieć, że poniedziałek, 13 dzień września, będzie szczęśliwym dla roczników szczurków, smoków, małpek, koniki tym razem w poniedziałek, ostrożniej. We wtorek szczęśliwy dzień dla bawołów, kogutów, węży, kuski. Bardzo, bardzo. No trzymam kciuki, żebyście w spokoju przeżyli ten dzień, bo może targać wami w lewo i w prawo, w dół i do góry te właśnie informacje, które do nas docierają i brak energii fizycznej naszego ciała. Piąty urzędnik, tak jak wspomniałem, stabilizujący. Feng Shui poleca uruchomienie spraw długoterminowych, takich jak na przykład ślub, otwarcie firmy, zatrudnić pracownika, rozpocząć pracę, podpisać długotrwałą umowę. To będzie korzystny czas. Odradza się według nauki Feng Shui wyruszyć w daleką podróż, jak i zmienić miejsce zamieszkania. No trochę tak niekorzystnie kończy dzisiejsze spotkanie, opisując wtorek, to co się dziać będzie we wtorek, ale nie mamy wyboru. Są ci, którzy decydują, co zrobić, gdzie zrobić, wprowadzić stan wyjątkowy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym my możemy albo akceptować, albo się zbuntować. Wybór należy do nas. Ale proponuję, jeżeli nikomu krzywda się nie dzieje, to zaakceptować. Niech tak się dzieje. Przyjdzie czas na zmiany i to niebawem. Szanowni Państwo, wielce dziękuję za poświęcony czas, za gościnę na moim kanale. Raz jeszcze samych cudownych dni życzę, kapitalnego zdrowia i wiele spokoju. Mam nadzieję spotkać się z Państwem tradycyjnie w kolejną niedzielę. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.